Cześć, witajcie miłośnicy ładowarek. Bieryż Rok, część można powiedzieć trzecia po pierwszej zajawce i drugim odcinku o budowie, zasadzie działania, takich tam wewnętrznych bebeszkach i małej termowizji. Żeby za wiele nie przedłużać, pokażę Wam moją pierwszą taką bardziej rozbudowaną przygodę z tą ładowarką. Bieryż Rok V1. Przygodę związaną z wysycaniem. Taka pogoń za gęstością znowu. Na akumulatorze, tym razem na akumulatorze głębokiego rozładowania z wykorzystaniem rejestratora. Będę sobie podglądał gęstość. Taki będzie akumulatorek 12V 72 Ah Rombat, semitrakcyjny, czyli przystosowany do głębokich rozładowań. No zobaczymy, jak sobie ta ładowarka poradzi. Co mnie spotkało w tym odcinku, po prostu zapraszam. No i rozładowałem go do wartości. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Mam nadzieję, że jako tako mi tutaj się coś uda nagrać. Gęstość 1,14. Praktycznie równiutko. Nie jest to bardzo... Nie jest to może wartość bardzo mała, ale już nie jest to takie byle jakie rozładowanie. Raczej jedno takie z mocniejszych. Ja już ten akumulator parę razy w testach męczyłem i faktycznie przy prądzie 25 Amperów na rozładowaniu mniej więcej ma coś ponad 50 Amperogodzin, już dokładnie nie pamiętam. Być może się tu coś zmieni, bo po tych kilku, może kilkunastu już ładowaniach troszeczkę uzupełniłem wody, więc... Ale nie teraz. Teraz jest rozładowany z 1,29 do wartości 1,14. No to przygotowania tak po kolei. Ładowareczkę do prądu. Od czasu do czasu będę mógł sobie tutaj sprawdzić parametry od strony sieci. Na razie jeszcze nie podłączyłem do rejestratora obydwu kabelków, więc nic tu nie płynie, nic się nie dzieje. Napięcie spoczynkowe 1167 i prąd nie płynie. Więc tak, w swoim urządzeniu wciskam do końca kartę pamięci. No i przed chwilą mi rejestrator wystartował. Jest tutaj zawarta data, godzina i numer pliku, można powiedzieć. Z boku tam jeszcze się podepnę z plusikiem, jeśli chodzi o ładowareczkę. No i co się zaczyna dziać? Tu i tu. 12V, 5,2 Ampera na rejestratorze. Jak się zachowuje ładowarka? Ładowarka idzie w trybie automatycznym. Bo w sumie to mnie interesuje. Tryb manualny albo tryb nieiskrzący, to nic tutaj nie wnosi. Tylko tyle, żeby tam nie iskrzyło przy włączeniu czy wyłączeniu akumulatora. Manual to wyłącza całą tą automatykę, o którą tutaj nam w sumie chodzi i można ładować tak jak był fabryczny wympel, czyli generalnie jako zasilacz warsztatowy praktycznie. Tutaj pokazuje wolty, ampery. Po chwili będzie jeszcze jakiś tam czas. Ten napis na samym dole, że ładowanie zakończone. Według instrukcji tym nie należy się przejmować, bo to nie ma znaczenia w automacie. Tutaj oszukujemy, można powiedzieć, fabryczną elektronikę tej ładowarki. Świecą dwie diody, zielona i czerwona. Z tym, że czerwona mocniej. Zielona tak ledwo. Napięcie jest dość podobne. Prąd generalnie też. Nie wiem jeszcze, jak to jest zrealizowany czujnik prądu, czujnik napięcia w tym przerobionym sprzęcie. Ale tu nie o to chodzi. Najważniejsze jest w tym przypadku to, jaką się uda uzyskać gęstość. Przypomnę, startujemy z 1,14 na akumulatorze o pojemności 72 Ah dla prądu 20-godzinnego bądź 58 Ah dla prądu 5-godzinnego. No widać, że ten prąd nie jest stały. On tu tak skokowo i w formie przerywanej zmienia się. Chwilę jest 3,6, tam około 4, pewnie około 5 będzie. No zobaczymy, jak będzie po czasie, po paru minutach, po parunastu, po paru godzinach, jak się będzie zmieniać gęstość. A gdzieś tam dopiero na koniec, jaki z tego powstanie wykres. Mała inspekcja. Świeci się czerwona diodka, od czasu do czasu pomiguje niebieska. Zielona, z tego co ja widzę, tak bardzo blado świeci.
Ładowanie jest prądem przerywanym. Według instrukcji ten stopień naładowania, tymi komunikatami tutaj się nie przejmujemy. Jedyne co tutaj jest istotne i ważne to napięcie oraz prąd. Pojemność też jest nieprawdziwa. Ona jest troszkę przekłamana. Tak na szybko mogę zdradzić, że ta ładowarka ma pewne impulsy rozładowujące niedużym prądem na poziomie 0,2 A, na okrągło plus minus. Jednak wartość ta przez tą główną elektronikę ładowarki traktuje to jako prąd dodatni, więc sumarycznie pokazuje troszkę więcej niż w rzeczywistości. A tak to wygląda na rejestratorze. 7 amperów prądu ładowania. No oczywiście w tym maksymalnym impulsie, bo jak jest przerwa, no to jest mniejszy albo nie płynie. 9 amperogodzin już jest ładowane. Minęło godzina 40 na okrągło, czyli tak jeszcze bardziej na okrągło, 1,5 godziny. Przez 1,5 godziny mamy powiedzmy 9 amperogodzin. Czyli z tego by wynikało, że średni prąd to jest coś około 6 amperów. 6 amperogodzin na godzinę, czyli 6 amperów. Ja zobaczymy jak będzie dalej. No w tych pierwszych minutach tak to wygląda. Ale to ciekawa sprawa, co nie? Tutaj nie ma na guzikach tej ładowarki jakiejś możliwości ustawić rodzaju, czy w zasadzie pojemności ładowanego akumulatora. Pojawił się szum, włączył się wentylator. Ciekawa sprawa. Bez podawania pojemności ładowarka dobrała prąd praktycznie 1/10 C. Może jeszcze szybki podgląd gęstości. Nie wiem, czy to jest widoczne. Nabiorę jeszcze raz. Pływak się unosi. Powiem szczerze, że nic się nie zmieniło. 1,14 i to takie nawet niezbyt mocne. Tutaj jak pamiętam, ten akumulator rozładowywany prądem 25 amperów wykazywał tam nieco ponad 50 amperów godzin. W sumie dość blisko tych 58. No chyba troszkę mniej. I gęstość była na poziomie 1,17. No skoro teraz jest 1,14, powiedzmy, to szacuję, że tutaj ta ładowarka powinna władować ponad 60 amperogodzin, a w zasadzie z uwzględnieniem jakichś tam strat powinno to być dużo więcej, znaczy dużo. Bardziej bym się spodziewał tak powyżej 70 amperogodzin. A jak będzie, no to się okaże. A tak może jeszcze chwilkę sobie prześledzę, jaką mocą ładuje. To jest 88 W. No tak mniej więcej 88 W. W chwili, gdy na rejestratorze jest 88 W, to tutaj mamy 108 W. No można sobie sprawdzić, policzyć jaka jest sprawność przetwarzania energii tego bierieżoka, tej ładowarki przerobionej. No i patrzcie, co się dzieje. 7 amperów ciągle płynie. W tej chwili jest około 13,4 V. Tak samo na rejestratorze, 13,4 V. No, 6,62 ampera. I włączony wentylator mi tu szumi. Na szczęście przerwał ten dziwny cykl. Ale z tego co widzę, 7 stopni spadła temperatura, a nawet jeszcze troszeczkę bardziej teraz. Było 47 na tym środkowym wskazaniu. Mija już blisko 6 godzin. 33 amperogodziny władowane. Na ładowarce ciągle świeci czerwona dioda. Niebieska sobie okresowo pomiguje. Zielona jako tako jeszcze nie świeci. Ja tam z kątem swojego oka widzę takie ledwo błyszczące zielone światełko, ale to może to jest jakaś taka, może to jest tylko lekko odbijające się światło, jakaś poświata, a może tak jest to zrobione. Prąd jak widać troszkę się zmienia, chwilę 7 amperów, chwilę 6,6, przez chwilę nic nie płynie. Tu mnie generalnie ładowarka bardzo
pozytywnie, że tak powiem, zaskoczyła. Skąd ona wie, że ten akumulator 72 Ah należy ładować prądem 7 Ah? No ale patrzcie na gęstość. Tutaj nie wiem, co się dzieje. Po prostu jest 1,14 ciągle. Aż sobie postanowiłem otworzyć drugi korek. Sąsiadkę tej celi. Uniósł się pływaczek. No i też jest 1,14. Według mnie to już przynajmniej połowa jest władowana tych amperogodzin, które należy władować do akumulatora. Może nie cała połowa, ale coś około połowy. Więc przynajmniej z kreseczkę, żeby to drgnęło. A tu nic. No cóż. Pewnie jakieś 6 godzin dam spokoju. No to minęło znowu trochę godzin. Mniej więcej tyle, co wspomniałem wcześniej. Tak to wygląda na wyświetlaczu. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale świeci już czerwona dioda. Co oczywiście świeciła wcześniej, ale świeci też zielona. Zielona i czerwona dioda oznacza etap taki bliski końca. Takie doładowanie końcowe, można powiedzieć. Tak to wygląda na rejestratorze. 13,5 godziny prawie. I tutaj można się dopatrzeć już ciekawych wskazań na zakresie prądowym. 1,5 ampera, chwila przerwy, 2,5, znowu przerwa i pojawia się minus 17, minus 0,17, minus 0,18. Może będzie widać wtedy, kiedy prąd jest ujemny. Wtedy, kiedy prąd jest ujemny, na tej dolnej ładowarce na wyświetlaczu wartość jest jednak dodatnia. No i stąd się biorą te przekłamania co do pojemności. No ale gęstość. Powiem szczerze, że no jest różnica. 1,17 w tej chwili. Cela reprezentatywna, z której biorę elektrolit od początku. No słabo coś. 1,17. A przypomnę, że już jest 13,5 godziny na okrągło. 57 amperogodzin. Czyli bliskie końca tego tych amperogodzin, które gdzieś tam wcześniej sobie szacowałem na początku. No dobra, tak to wygląda. Na tą chwilę. Szybki podgląd, ale nic wielkiego się do tego czasu też nie zmieniło. Prąd już jest taki mały. 0,7 ampera. Na razie jest na poziomie 14,4, 14,5 V. Ale to taka jest uroda, można powiedzieć, tej ładowareczki, bo ja już troszeczkę ją wcześniej sprawdzałem. 18,5 godziny na okrągło minęło. Już mamy praktycznie 60 amperogodzin władowane. I tutaj już można zauważyć właśnie, że ten prąd chwilę płynie taki już nie za duży, ale ładujący 0,6 ampera, a chwilę taki rozładowujący jest, impuls rozładowujący na poziomie niecałych 0,2 ampera. A tak oto wygląda gęstość. 1,18. Nabremy jeszcze raz i nie chcę być więcej. No i troszkę czasu znowu minęło. Jest etap końcowego doładowania. Ja bym to nazwał wysycaniem. No i na razie takie cuda się dzieją. Jakiś taki prąd jest nie za duży. 1,5 ampera około. Sięga tych 16 V. Ja ustawiłem 16,5 w tej fazie. Nie wiem, czy tam wcześniej gdzieś mówiłem, czy nie. Ładowarka ma w automacie dążyć do 16,5 V. Tak to wygląda na rejestratorze. I widać ujemny prąd, około 0,17 A. Czyli jest takie doładowanie, wysycanie asymetryczne. Coś więcej niż goły wympel 57 potrafi.
No widać, są takie większe impulsy prądowe dodatnie, mały impulsik prądowy rozładowujący ujemny i to napięcie tak sobie troszkę przekracza te 16 V. 1,5 ampera jak dla akumulatora 72 Ah. Nie jest to chyba zbyt duży prąd wysycania. No ale dobra, minęło 28 godzin. Co z tego wynikło? Nie wiem, czy to dobrze widać, ale generalnie jest pełne 1,24. Czyli w zasadzie w te 28 godzin udało się podnieść gęstość z 1,14 do 1,24. No jeszcze 4 kreski do tego 1,28 zostało. A akumulator ma takie możliwości, żeby się naładować do 1,28, nawet do 1,29, bo właśnie z takiego pułapu go rozładowałem. No proces generalnie jeszcze nie jest zakończony, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie w tym automacie. Nie trwa to ładowanie jakoś specjalnie krótko, bardziej delikatnie bym powiedział. No cóż, niech się wysyca. No i tak jest taka sprawa. Świeci już tylko zielona dioda, to znaczy, że jest akumulator gotowy. Czerwona nic nie świeci, ani lekko nawet nie poświeci tak jak kiedyś zielona na początku. I od czasu do czasu mruga sobie niebieska. A tak patrząc, to napięcie jest około 13,5 V, ale nie płynie żaden prąd. Co na to rejestrator? Tak samo, 13,5 V. 31 godzin minęło. Prąd nie płynie. No jakieś takie malutkie coś z minusikiem, to jest taki prąd niezrównoważenia w zerze. 65,5 na okrągło amperogodziny jest władowany w ten akumulator. Wygląda na to, że ładowarka już utrzymuje akumulator w podtrzymaniu. Wszystko byłoby fajnie i dobrze, gdyby gęstość była... No, jakaś tam jest. Połowa zakresu między 1,24 a 1,26, czyli będzie 1,25. 1,25, ładowanie z gęstości 1,14. No i ładowarka stwierdziła, że to już koniec. I jako, że troszeczkę już znam ten sprzęcik, jakieś tam wykresy na małym AGM-ie robiłem, z grubsza wiem, jak się zachowuje, no to wiem, że tutaj już nic wielkiego nie będzie działo. Napięcie nie urośnie. Napięcie spoczynkowe 13,5, trochę dużo. Z pewnych informacji, z pewnych źródeł wiem, że takie napięcie spoczynkowe no jest trochę niezbyt dobre, oznacza niedoładowanie. No i to w tym przypadku by się wszystko zgadzało. Cóż, ja tu chyba rozpocznę jeszcze raz ładowanie, zobaczymy co będzie się działo. Zrestartuję ładowarkę. No, jakiś prąd zaczął płynąć. Tutaj jakieś napięcie mu damy 16. O 17 V, zobaczymy jak ładowarka na to zareaguje. Na razie jest 1,5 A, 15,7. Tego jeszcze nie sprawdzałem, żeby startować z tak wysokim napięciem. Wcześniej mu ustawiałem 16,5. No ja widać, jak widać, ja sobie mogę ustawić, a ładowarka i tak robi swoje. Na razie troszkę to wyszło słabo. Chociaż jakby zostawić ten akumulator na kilka dni, może z tydzień, dwa, to i ta gęstość sama by do siebie doszła, ale kto by tyle czekał? Ja bym chciał to, no może nie po jednej dobie, ale po dwóch dobach to przynajmniej musi to być. Ale w pełni sprawny akumulator to i po dobie powinien się naładować. No nic, zobaczymy co będzie dalej. Ale o dziwo, ładowarka dalej zaświeciła mi tutaj zielonym światełkiem. Czyli chyba nic się nie dzieje. Tak, wyłączę z prądu. I od strony sieci i od strony akumulatora. Startujemy ponownie. I teraz w automacie. Zostawiłem napięcie 17 V, nie kręciłem tym przełącznikiem. Jest ładowanie na jakiś taki fajniejszy prąd. Ale do 16 to ciągle daleko. Świecą dwie diody, zielona i czerwona, czyli jest w trybie do ładowania. Czyli ten etap końcowy. No nic, chyba więcej nic nie wykombinuję. Dam mu czas, kilka godzin. No i słuchajcie, no i może coś jednak z tego będzie.
prawda, ponowiłem tutaj to ładowanie, ale jest ciągle tryb do ładowania. No może to jest metoda też. Tylko trzeba wiedzieć, w jakim stanie jest ten ładowany akumulator. Tutaj tylko poloni napięcie tak poglądowo. Tak to wygląda na rejestratorze, czyli 36 minut, 44 minuty, ponad 16 V, 16,2 powiedzmy i 1 A teraz płynie. W impulsie oczywiście. 68,5 Ah władowane. Nie wiem, czy dobrze widać, ale jest pełne 1,26. Więc już blisko końca. No ale ładowanie jeszcze trwa. No i jestem, minęło ładnych parę godzin. Przypomnę, że zrestartowałem tą ładowareczkę, bo ta gęstość 1,25 mnie nie zadowalała. Po pierwszym, można powiedzieć, zakończonym etapie. Świeciła się zielona dioda, więc etap był zakończony. Teraz jeszcze się świeci dwie diody. Zielona i czerwona, czyli jest takie doładowanie. Wysycanie, bym powiedział. Tak to z grubsza wygląda na wyświetlaczu. Około 1 A z ogonkiem 16,2 V. Jedynie przypomnę, że to napięcie teraz ustawiłem na gałeczce bliskie 17 V. No a tak to wygląda na rejestratorze, na wyświetlaczu. 50 godzin minęło. 75 amperogodzin władowane. Ponad 1 kWh energii liczonej tutaj po stronie akumulatora. No ale jak może widać, warto było. Jest pełne 1,28 g na centymetr sześcienny. Czyli generalnie dwie doby i ładowareczka sobie z dość trudnym zadaniem wyśmienicie poradziła. Troszeczkę musiałem tu użyć sposobu, żeby zrestartować. No wygląda na to, że nawet i ten automat nie w każdym przypadku sobie idealnie poradzi z każdym akumulatorem. Całe szczęście, że to jest akumulator sprawny, tyle tylko, że mocno rozładowany był. No troszkę inaczej by to było w przypadku akumulatora jakiegoś zasiaczonego, kilkuletniego. Ale może i tak by dał radę, tylko trzeba troszeczkę sobie inaczej jeszcze z tym napięciem podejść. Ja jeszcze tutaj poczekam, aż ładowarka faktycznie według siebie, według tych diodek zakończy ładowanie. Bo to się nic akumulatorowi przy tak małym napięciu, tak jak teraz, niecałe 16 V, ale i małym prądzie, okolice 1 A, nic się nie stanie. A będę miał przynajmniej jakiś tam pełny obraz, jak ładowarka się zachowywała w czasie takiego procesu ładowania. Tyle czekałem, dłużej niż zakładałem, a poczekam jeszcze jak trzeba i dzień. Kolejne podejście. Miało być szybko, miało być dobrze, a wyszło, no właśnie, jak wyszło. Świecą się ciągle dwie diody, zielona i czerwona, czyli jest tryb do ładowania. Miga sobie niebieska, przynajmniej okresowo, czyli jest tryb automatyczny. Napięcie nie jest ciągle jakieś wysokie, bo to tak jest doładowanie impulsowo. Trochę około 15 V, trochę około 16, jak widzę. Nie znam jeszcze charakterystyki, bo nie wyciągałem karty pamięci. No a tak to wygląda na rejestratorze. Na razie jest malutkie rozładowanie prądem. I bach, impuls ładujący. I znowu przerwa, rozładowanie i ładowanie. 74 godziny, 40 minut praktycznie już. Bardzo długo. 87, blisko 88 amperogodzin. 1,2 kWh władowane. Prądem 1 A około wysyca. 16,3, 16,4 widzę już dochodzi. No ale właśnie, mam nadzieję, że to będzie trochę chociaż widać ten efekt. Jak nie widać liczbowo, to widać po kolorkach. Całe zielone pole jest na górze na tym areometrze, a to oznacza ni mniej, ni więcej, że jest 1,30. Tak z grubsza wygląda elektrolit w czasie tego wysycania. Bardzo sobie delikatnie bąbelkuje. Na czas ładowania tu przykryweczką zatykam tą dziurę, więc tu nic takiego wielkiego się nie dzieje. Ale to co chcę, to mogłoby odparować. Ja tu kiedyś, nie tak dawno, po jakichś tam testach dokładałem wody, dolewałem. Ale woda jest na poziomie tego znacznika, więc może nabiorę jeszcze w drugiej sąsiedniej celi. Czy to jest normalne? Czy to jest możliwe? No chyba tak.
Jest pełna 1.30. Tylko co teraz zrobić, żeby ta ładowarka chciała zakończyć to ładowanie, bo takie doładowanie impulsowe trwa już chyba z dobę. Ja tym pokrętłem spróbuję wrócić do zakresu 16,5 V. No widać, nie było niewiele więcej, chyba 17. 16,5, a może 16,2 ustawię. No wystarczy niewiele ruszyć tą gałeczką i już napięcie leci. Dobra, niech będzie 16,3. Albo ja wiem. Dla wapniowego to tak od 15,5 do 16,5 powinno się ustawiać. Ale to te takie nieśmiertelne wartości typu 16,2 myślę, że ciężko nawet wycelować. Niech zostanie 16,3. No, mam nadzieję, że już teraz ładowareczka lada chwila zakończy. Szkoda mi troszkę przerywać, bo chciałbym zobaczyć, jak się będzie zachowywać w podtrzymaniu. Dlatego jeszcze jej tutaj nie przerywam pracy. Prąd zmalał, jak widać. Teraz już łatwiej jest dojść do 16,3 V. A może 16 jeszcze zmienię. O, 16 V zostawiam. I liczę, że niedługo będzie koniec. No na pewno ciężko tu z tak głębokiego rozładowania liczyć, że wyjdzie, że te wyniki osiągniemy w jeden dzień, w jedną dobę. Jest to możliwe w dwie doby, jeśli się dobrze ustawi napięcie. A jeśli ktoś ma troszkę więcej czasu, to delikatnie, no można tu zrobić naprawdę niezłe ładowanko akumulatorowi. No ale w sumie to bezpieczne, bo tak jak pokazałem na elektrolicie, nic tu się złego nie dzieje. Dobra, jeśli się nic innego ciekawego nie wydarzy, to chyba będzie koniec podglądu na rejestratorze, na ładowarce, a zajmę się potem analizą wykresów. No jednak powracam jeszcze raz. No i w takim kameralnym tutaj można powiedzieć tonie. Widać dokładnie już teraz, jaka dioda świeci. Tylko zielona, a miga sobie niebieska. No to oznacza, że już jest koniec ładowania. No teraz akumulator jest w trybie podtrzymania, czyli jest tam utrzymywane jakieś niskie napięcie, no żeby pewnie miał się dobrze. Ostatnie szlify, jeśli chodzi o ładowanie. Tak to wygląda na rejestratorze, 13,36 V. Takie napięcie spoczynkowe. Prąd praktycznie nie płynie, ewentualnie jakiś bardzo minimalny do ładowarki. Chociaż to minus 0,01 to może oznaczać minus 0,0 coś tam. Tutaj rejestrator sobie zaokrągla. No tak to generalnie jest. Mija 85 godzin, blisko 86 i mamy prawie 90 Ah. 89,5 w zasadzie. Raczej ciężko będzie kolejne połówkę zdobyć, chociaż zobaczymy. Jeszcze w tej chwili nie odłączam tego wszystkiego, bo chcę zobaczyć właśnie, jak wygląda proces takiego podtrzymania. Nie wiem, czy w tym świetle co bardzo dobrze będzie widać, ale gęstość się nie zmieniła od ostatniego razu. Jest pełna 1.30, ale generalnie no to co tu więcej oczekiwać? To i tak jest gęstość po dolaniu, po uzupełnieniu wody. Także według mojego takiego, powiedzmy, hasła, misja w pogoni za gęstością jest zakończona. Teraz jeszcze tylko tak na spokojnie, bo i tak nie mam możliwości zrobienia czegokolwiek innego. To jeszcze zostawię na podpięciu, zobaczymy co się będzie działo w trybie podtrzymania. No i jestem w sumie już w ostatnim podejściu do tego filmu. Część taka końcowa z podsumowaniem. No i są wykresy. Tutaj niestety znowu mnie spotkała niemiła niespodzianka, bo z tych prawie że 100 godzin ładowania w przeróżny sposób, jak go podchodziłem, ten akumulator z tym bierieżokiem, niestety zapisało mi się tylko coś około 40. Wiem, że w międzyczasie były jakieś tam przerwy w dostawie prądu, gdzieś tam jakieś zaniki napięcia, no i podejrzewam, że to jest tego efekt. To jest wykres, można powiedzieć, surowy z tych 2 dni ładowania ciągłego. Może nie do końca jest taki przejrzysty, więc pokażę jeszcze w międzyczasie drugi wykres temperaturowy, jak to się zmieniało na tej przestrzeni czasowej. Akurat tutaj ta zielona linia jest opisana jako to jest temperatura ładowarki, ale jak tam na filmikach
na zajawkach pokazywałem, gdzie ten czujnik był włożony, to on akurat mierzył górną część akumulatora ładowanego. Więc tak to z grubsza wyglądało. Na początku, gdzie ten prąd był taki dość duży, widać, że no, temperaturowo akumulator też reaguje na zmiany prądu ładowania. Z tym, że no, nie było tutaj tak źle chyba. W okolicach 30 stopni się tam coś pojawiało. Przy średniej temperaturze otoczenia na poziomie około 18 stopni. Trend zmian, można powiedzieć, powietrza otaczającego tę ładowarkę. No, tutaj widać, chwila było stałe, gdzieś tam potem pewnie na dniu troszkę się ociepliło, w nocy chłodziło, a trend temperaturowy akumulatora mniej więcej podążał za temperaturą otoczenia. Tam, gdzie te prądy ładowania były mniejsze, to wykresy się zbliżają, tam, gdzie były troszkę większe, to troszkę od siebie się odsuwają. No więc tak to wygląda z temperaturami. Nie było problemu z przegrzaniem akumulatora, więc tu raczej nie będziemy się doszukiwać problemów, które później mi się okazały z jedną celą, że była niedoładowana. No a tak wygląda odfiltrowany wykres, odfiltrowany przez mój rejestrator, ale i tak nie jest to linia prosta. Więc sam ten przebieg ładowania z tej ładowarki bardzo mocno jest impulsowy, można powiedzieć, i przerywany. Ale tu też coś więcej można zauważyć. Jest łagodny start, ten prąd powoli narasta. To chyba gdzieś tam we wcześniejszych, początkowych filmikach pokazałem. Przez jakiś czas ten prąd mniej więcej jest na poziomie no, swojej maksymalnej wartości, ale to wszystko tak można powiedzieć średnio i płynnie się zmienia. Czyli można powiedzieć, jest łagodny przyrost prądu, potem dochodzi do wartości maksymalnej i znowu w drugą stronę. Powoli opada, jest punkt przegięcia, tempo spadania zmienia swój znak, można powiedzieć, i dochodzi do jakiejś tam minimalnej wartości, a napięcie na ładowanym akumulatorze średnio w okolicach 14,5 V się tutaj utrzymuje. Jeśli chodzi o krzywą napięciową, no to wiadomo, że napięcie na ładowanym akumulatorze w dużo mniejszym stopniu się zmienia niż prąd, ale to też troszkę daje tutaj, można powiedzieć, do myślenia, bo na początku mamy duże zmiany prądu, bardzo małe zmiany napięcia. Co to oznacza? No to oznacza tylko tyle, że ta rezystancja wewnętrzna ładowanego akumulatora, mniej więcej tutaj do tego momentu, jest bardzo mała. Tutaj się to zaczyna zmieniać, bo prąd maleje, przynajmniej ten prąd liczony jako różnica max i min, czyli impulsy maleją, a za to rosną impulsy napięciowe. Rezystancja generalnie to jest U przez I. Skoro napięcie rośnie, przyrost napięcia rośnie, a przyrost prądu maleje, no to rezystancja wewnętrzna akumulatora w czasie ładowania rośnie. Niektórzy to nazywają, powiedzmy, wzrostem rezystancji, oporu wewnętrznego akumulatora w czasie ładowania, no coś w tym stylu. Szczegółów tutaj nie będę pokazywał, jeśli chodzi o to, co się działo po kolejnych minutach, minuta po minucie, jak ten dokładnie przebieg wyglądał, napięcia czy prądu. To jeszcze przyjdzie czas na to gdzieś w innych filmach, bo Bierieżok jest w moich rękach i jeszcze się z nim nie rozstaje. Teraz najważniejsze w przypadku takich akumulatorków wapniowych czy rozruchowych jest ta charakterystyka. To mnie najbardziej interesowało, więc tutaj mamy bardzo płynne zmiany prądu, a za nimi podążają płynne zmiany napięcia. Idąc dalej, tak po 16 godzinie dla tego akumulatora ładowarka stwierdziła, że etap zasadniczy jest zakończony i wchodzimy w etap takiego ładowania wysycającego. To już się dzieje w automacie, nie mamy na to wpływu. Jedyny wpływ, jaki mamy na ładowarkę, to ustawić jej maksymalne napięcie odpowiadające budowie czy technologii wytworzenia tego akumulatora. No ja tu wybrałem coś z okolic 16 czy tam 16,5 V. No i widać, że tutaj tak średnio dobijało do tych 16 V. Czas trwania takiego wysycania, patrząc tutaj po tych wskaźnikach czasowych, to jest tak między 21 godziną, a wcześniej 16, czyli 5 godzin około. No, jakieś tam dwie przerwy były. To tak trochę przypomina pewne algorytmy ładowania innych ładowarek, że 4 godziny to jest taki czas wysycania poświęcony na wymieszanie tego elektrolitu, coś w tym stylu. Dalej to już jest takie
ładowanie podtrzymujące, gdzie przez pewien czas ładowarka nic nie robi, potem jest krótki impuls ładujący, przerwa i tak to się powtarza w dotychczas obserwowanym przeze mnie czasie w nieskończoność, ale ile ta nieskończoność w tym przypadku trwa, nie wiem. Może kiedyś zostawię tę ładowarkę jeszcze na czas liczony w dniach, nie wiem, zobaczymy. Na razie jeszcze musi coś innego zrobić. W tym miejscu postanowiłem zrestartować proces wysycania, no bo tej gęstości elektrolitu jeszcze nie uzyskałem tak jak trzeba. No więc skoro akumulator był ładowany, to ładowarka stwierdziła, że no wysyca na nowo. No i tu gdzieś jest ucięte. I dalsze losy na wykresie są nieznane. Jedynie tyle, co udało mi się opowiedzieć wcześniej na tych urywkach filmowych. Czy to jest taka innowacja tej ładowarki w porównaniu z jakimiś innymi modelami dostępnymi na rynku naszym, europejskim? Nie wiem, ale szczerze powiedziawszy, to pomijając tutaj te łagodne przejścia prądowe, takie doładowywanie impulsowe ja już znam, na przykład, o ile mnie pamięć nie myli, z Einhella. Ale to jest tylko taki jeden przykład. Jest jeszcze parę innych ładowarek, które mają podobną strategię ładowania i utrzymywania akumulatora w dobrej kondycji. Dobra, tyle to będzie opowieści w tym odcinku. I tak chyba wyszedł dość długi. Ja już mam przygotowane materiały na kolejny proces wysycania, a wcześniej pewne perypetie z akumulatorem, który po tym ładowaniu okazało się, że ma ubytek gęstości w jednej celi. No a przez to spadek pojemności. Ja bym tu nie wiązał to akurat z konkretnie tą ładowarką, bo myślę, że to po wcześniejszych moich testach innych ładowarek tak powstało. Po prostu nie za każdym razem obserwowałem gęstości w każdej celi. Wybrałem sobie tylko jedną czy drugą jako taką reprezentatywną i tyle. A tu się okazuje, że od czasu do czasu przynajmniej trzeba to sprawdzać. Dobra, na razie dzięki za uwagę. Nie wiem jeszcze, co następnego w tym temacie będzie. Czy ładowanie małych AGM-ów i tam omówienie, takie można powiedzieć, dokładniejsze samego procesu ładowania, czy kolejny raz wysycanie kwasiaka. Ewentualnie dajcie znać w komentarzach, co wcześniej przygotować. Cześć.